W piątek, 3 czerwca, odbyła się konferencja naukowa Park Kulturowy Osada Łowców Fok w Żucewie, gmina Puck, krajobraz, archeologia, historia w Żeliszczewskim Domu Kultury z udziałem profesor Schilda i innych naukowców. Na konferencji dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, pani Ewa Trawicka, wręczyła srebrne odznaki za opiekę nad zabytkami wójtowi Tadeuszowi Puszkarczukowi, zastępcy wójta Jerzemu Tkaczykowi, panu dyrektorowi Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck, dr Janowi Detlafowi i Krzysztofowi Garstkowiakowi, pracownikowi osady łowców fok w Żucewie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego odznaczenia. Każdy człowiek się cieszy, niech to jest lizak, ale to jest jeszcze ogromne znaczenie i po prostu jeszcze więcej mnie dopinguje do lepszej pracy poszukiwań naszej tożsamości. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku od wielu lat współpracuje z gminą Puck i fakt, że możemy to święto razem obchodzić, jest dla nas bardzo ważne. To, że gmina Puck tak wspaniały sposób wpisuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego, no myślę, że to jest zupełny wyjątek tutaj w skali kraju i naprawdę warte podkreślenia. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania tej sesji. Jest to dla nas wielki zaszczyt. I proszę na podium pana profesora Jacka Kabacińskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, który będzie przewodniczył pierwszej części konferencji. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy bardzo ładne zdjęcie satelitarne przedstawiające obszar naszych zainteresowań. To zdjęcie nie jest takie całkiem normalne. Ono zostało specjalnie wykonane, w zasadzie opracowane. Tutaj dobrano wybrane kanały spektralne zdjęcia, tak aby jak maksymalnie można było zobaczyć w głąb wody, ponieważ światło dosyć słabo przenikają przez toń wodną, ale niektóre długości fali robią to lepiej. Tutaj są dobrane właśnie tak te długości fali, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda ukształtowanie dna, przynajmniej zalewu puckiego. No i widzicie Państwo, że obszar jest dosyć urozmaicony, występuje szereg płycizn, przegłębień. No i naszym zadaniem było odpowiedzieć, jak rozwijał się ten obszar, jak powstał, jak zmieniały się jego wybrzeża, kiedy to się działo, w jakich warunkach mogli pojawić się tutaj ludzie i jakimi zajęciami mogli się parać. Chcemy pokazać początki badań, a także drogę, jak powstawał park kulturowy. Ale park kulturowy to nie jest stanowisko samo w sobie, dlatego że interesuje nas krajobraz dawnej osady. Wobec tego poprosiliśmy specjalistów od linii brzegowej, panią Grażynę Miotki, pana profesora Uścinowicza. Będą też specjaliści z Wilna, pan profesor Butrimas i Mariusz Irsenias, którzy zajmują się od wielu lat badaniem Puszczy Bałtyckiego. Także ta konferencja ma po prostu spinać te rzeczy, które interesują archeologów, historyków, geografów. Proszę Państwa, króciutko chciałam powiedzieć tylko kilka słów na temat rozwoju szaty roślinnej. Tak jak profesor Uścinowicz mówił, równocześnie z badaniami geologicznymi prowadzone były różnego rodzaju badania biostratygraficzne, co, jak Państwo mogą przypuszczać, nie było sprawą łatwą, a to dlatego, że ten obszar charakteryzował się przemianami środowisk, wielokrotnym przemieszczaniem osadów, odkładaniem ich na wtórnym złożu. Stąd też uzyskane informacje przeważnie były niepełne. Wiemy oczywiście, że informacje biostratygraficzne zawarte są jedynie w osadach organogenicznych. Osady mineralne są nieme biostratygraficznie i nie dają nam żadnych informacji na ten temat. Stąd też na obszarze zalewu Zatoki Puckiej i na obszarze dzisiejszych brzegów tych akwenów nie znaleźliśmy, pomimo przeprowadzonej bardzo dużej ilości wierceń, żadnego rdzenia, który by zawierał pełną informację o rozwoju szaty roślinnej od początku jej powstania do czasów współczesnych. W Żucewie od mniej więcej 6 tysięcy lat temu do mniej więcej 2000 lat temu bez przerwy było osadnictwo ludzkie związane głównie z morzem i z jeziorami, które tutaj
Zatoce Puckiej się formowały w czasach wczesnego Holocenu, w wczesnych czasach ery współczesnej. No i to jest najciekawsze z tego wszystkiego. Jest to wyjątkowe stanowisko na obszarze Bałtyku, niezmiernie bogate, z bardzo bogatymi materiałami archeologicznymi i zoologicznymi, bardzo dobrze pomagającymi zrekonstruować życie tych ludzi w pradziejach. Ten park kulturowy na bieżąco miał swojego opiekuna, na bieżąco miał grupę ludzi, którzy będą dbali o to miejsce, którzy będą od tego miejsca próbowali jeszcze wydusić to, co z niego się da. Nie chodzi tu o wyduszenie marketingowe, tylko wyduszenie tego wszystkiego, co drzemie przede wszystkim w warstwie merytorycznej, przede wszystkim w warstwie emocjonalnej, tak jak tu w Rzucewie, w tej warstwie krajobrazowej, która ma chyba największe znaczenie w kontekście tych odkryć, które wcześniej miały tu miejsce. Także myślę sobie, że ta transa turystyczna, która pojawiła się tutaj już wiele, wiele lat temu w koncepcji pani Danuty Król, pani Teresy Iżewskiej, od tego czasu, kiedy ta koncepcja się pojawiła do chwili obecnej, ta droga była bardzo długa. Chyba warto było, że poczekać ten czas na to, aż ta idea będzie się rodzić krok po kroku, aż znajdzie taki skutek, jaki ma miejsce dzisiaj. Przede wszystkim warto wspomnieć o tym, że poprzez skonsumowanie tych pieniędzy zewnętrznych, które się w jakimś momencie tu pojawiły dzięki zaangażowaniu gminy, przede wszystkim dzięki tym pieniądzom, przede wszystkim pojawiła się kubatura, która stanowi z jednej strony zaplecze dla archeologów i dla przyszłych badań, co ma niebagatelne znaczenie, bo to miejsce jest niezwykle cenione przez licznych badaczy, którzy zajmują się terenami czy otoczeniem Morza Bałtyckiego, ale również jest to miejsce, gdzie mogą odbywać się imprezy różnego rodzaju, towarzyszące tym wszystkim wydarzeniom naukowym, które mają tam miejsce. Ale jest to miejsce też również, gdzie można zapoznać się z wystawą stałą, gdzie te wszystkie imprezy plenerowe, które tu gdzieś na fotografiach się pojawiają, mają swoje zaplecze. Co też ważne, że cała warstwa edukacyjna, która ma miejsce na tym terenie, ona jest oczywiście incydentalna, bo ona się pojawia od czasu do czasu, ale jeżeli przychodzi sezon, to tych wydarzeń jest dosyć sporo. Cieszę się, że Park Kulturowy w Rzucewie i osoby zaangażowane uczestniczycie Państwo w Europejskich Dniach Dziedzictwa co roku w dwa weekendy września, które się odbywają. To jest część zdjęć z tych imprez. I ostatnie zdjęcie to też jest ukłon w kierunku wychwalania tego miejsca, bo śmiem twierdzić, pomimo że pokazywałem przed chwilą zdjęcia z tej kotliny jeleniogórskiej, to uważam, że, i to nie będzie przesada, że jest to najpiękniej położony park kulturowy z ogromnymi walorami krajobrazowymi. Właśnie dlatego, że jest to miejsce ciągle dziewicze. Jest to miejsce, które z jednej strony na skutek tego, że pojawiła się tutaj ludność, pojawiła się działalność człowieka, zostało kiedyś jakoś zagospodarowane, później czas te wszystkie warstwy kulturowe przypruszył swoją historią. Dzisiaj zostało na nowo odkryte, na nowo żyje i dzięki temu, że nie jest przeinwestowane, tylko jest tak dobrze zagospodarowane jak dzisiaj, wydaje się, że to jest najwłaściwszy kierunek, jest bardzo dobrze wpisany w krajobraz i oby tak dalej dobrze się działo, czego organizatorom i opiekunom i ludziom, którzy kochają to miejsce, z serca życzę. Bardzo dziękuję. Na pewno osada łowców fok, no to jest stanowisko, które Muzeum Archeologiczne badało przez wiele lat. Wyniki tych badań można zarówno w naszym muzeum oglądać na wystawie stałej, ale również na wystawach czasowych, no i przede wszystkim w Parku Kulturowym. Także jest wiele miejsc, gdzie staraliśmy się na ten temat no, dużo ciekawych rzeczy powiedzieć. Chcemy pokazać właśnie tak nie tylko pod względem archeologicznym, ale również kulturowym, krajobrazowym, pod względem historycznym, no, bo to miejsce to tak naprawdę nie tylko archeologia, ale całe mnóstwo różnych innych zagadnień i myślę, że wiele ciekawych referatów będziecie dzisiaj Państwo mieli okazję wysłuchać na tej sesji. Tak więc, referując odkrycia na osady rycerskiej, konwent zwrócił uwagę na jej otoczenie, że tak powiem, bioartefaktowe, czyli sposób użytkowania
użytkowania przyrody przez kulturę. Dlatego zainteresował się szczątkami ryb, ssaków poszczególnych, szczególnie licznie foki szarej i grenlandzkiej, dzików oraz ptaków, a także wykorzystywaniem ich kości jako narzędzi. Konkludował więc: udzielają nam one interesującego wglądu w życie codzienne najstarszych mieszkańców naszej okolicy i stanowią niezbędne uzupełnienie nielicznych jeszcze znalezisk grobów z tej epoki. Taki schemat archeologicznej naoczności stosował także do innych odkryć, na przykład nabobnej osady w pobliskim Orlu koło Wejherowa, gdzie zainteresował się szczątkami Niemczaków historycznej roślinności, a także przedstawił drzew i zwierząt na urnach z wczesnej epoki żelaza. Zauważmy, postępował tak w czasie, gdy na Pomorzu nie wyodrębniono jeszcze osobnej epoki brązu oraz jakieś pół wieku przed poczęciem archeologii osadnictwa. Obok więc takich przedsięwzięć naukowych jak Brud i Skupinie, na uwagę Kościuszkiego zasłużyła właśnie także osada Rzucewie. Badał ją w sezonach letnich 1927-29, a wyniki badań przedstawił rok później na Kongresie Archeologii Bałtyckiej. W tym czasie archeologia dysponowała już nawet ścisłą systematyką materialnych dzieł dawnych kultur. W jej ramach Kościuszki odróżnił znaleziska rzucewskie od zbioru zwanego wówczas Obrzańską Ceramiką Sznurową, do którego Kosyna i inni archeolodzy niemieccy te znaleziska zaliczyli, a korzystając, mam na myśli Kościuszkiego, z nieczęstych jeszcze wówczas ekspertyz gatunkowych szczątków zwierzęcych, które wykonał Edward Lubicz-Niezabitowski, wskazał na szczególny tryb gospodarki ludu rzucewskiego. Określił go mianowicie jako pastersko-rybacki. W oparciu o te przesłanki wyróżnił osobną archeologiczną kulturę rzucewską. Te ustalenia są w zasadzie do dzisiaj respektowane. Dzisiaj jest konferencja naukowa poświęcona, powiedziałbym, czasom i odkryciom archeologicznym na ziemi puckiej, a w szczególności gminy Puck. Mamy piękną osadę łowców fok, sfinansowaną ze środków unijnych, gdzie stworzyliśmy muzeum w obiekcie i na przestrzeni, gdzie można zapoznać się z naszymi pradziejami. Dzisiaj konferencja, na której są wybitni profesorowie, pracownicy naukowi, pokaże wiele ciekawych aspektów związanych z archeologią, z naszym terenem, z naszą historią. Jest to bardzo ciekawy element naszego 25-lecia. Wyjątkowa postać historyczna dla nas, pochodzący z Pucka, ze znanego rodu Wejherów. Dla nas jest o tyle ważne, że to na pobrzeżach ziemi puckiej powstaje sanktuarium Męki Pańskiej, gdzie te miejsca udokumentowane męką Chrystusa przeniesione w plener naszej północy za pośrednictwem cysterców również, ojciec Werden temat wdrożył, wytoczył, a w tradycji prawdopodobnie pomiary robił w Ziemi Świętej. Ja myślę, że powinniśmy bardziej ci, którzy się zajmują turystyką tych terenów, zwrócić uwagę właśnie władzom kościelnym i odnośnym proboszczom na udostępnianie informacji o zabytkach znajdujących się w kościołach. Przecież na zachodzie, w każdym kościele Państwo mogą kupić duży zasób pocztówek. Natomiast jeżeli chodzi o nasz teren, znaczna część kościołów, które posiadają tego typu cenne istotne zabytki, nie wychodzi z nimi na zewnątrz w postaci informacji czy typu ulotkowego, czy typu pocztówek. A przecież każdy chętnie zapłaci te 2 zł za ładną pocztówkę pamiątka po zwiedzaniu tego typu obiektu. Proszę bardzo, proszę Państwa. I Pan Profesor powiedział o przewodnikach, których brakuje w kościołach. Natomiast tu, co prawda, muszę pochwalić jednak gminę, ale przede wszystkim pana doktora Dutrafa, który co roku wydaje
dla terenu gminy przewodniki rozdawane przez gminę, nieraz ich za darmo, z tym szlakiem właśnie cystersów, gdzie te kościoły, o których właśnie mówił, one są po prostu pokazane. Pokazane są na zewnątrz w tym detalu. Są także chyba informacje, kiedy są otwarte te kościoły. Także tutaj gmina chyba jest pierwszą gminą, która połączyła w formie promocji turystyki także po prostu tą promocję poprzez swój urząd, swój samorząd, ale z taką informacją po prostu także religijną. Państwo pozwolą, że na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Jakie było zainteresowanie historycznych, czy prahistorycznych, czy historycznych mieszkańców Wybrzeża Morza? Mieliśmy kapitalny przykład kultury żuczewskiej. Przepraszam, być może, że się będę mylił, ale to jest chyba ta sama kultura, którą Kersten nazwał Hofkirchner Kultur, która się rozprzestrzenia niemalże od ujścia Odry, aż proszę Państwa po wyspę Estońsko-Serniaje. To jest ogromny teren i to widać wyraźnie tą łączność tych mieszkańców tego naszego wybrzeża i wybrzeży sąsiadujących z nami regionów. Ja się zajmuję, proszę Państwa, epoką brązu. Mnie zawsze interesowało, dlaczego ludność Pomorza nie interesowała się Bałtykiem. Dlaczego mieliśmy po drugiej stronie Bałtyku znakomite przykłady na terenie Skandynawii rytów naskalnych, na której są wyobrażone setki, o ile nawet nie tysiące łodzi, których konstrukcja zezwalała na podróż po Bałtyku. Po naszej stronie nie mamy ani jednego braka. Z epoki brązu, z epoki żelaza nie mamy, proszę Państwa. Dopiero mamy jakieś pierwsze informacje o podróży w III wieku po Chrystusie Pyta Asza do kraju Estów po Bursztyn. O trudach, jakie czekają dzisiaj organizatorów parków kulturowych. To było bardzo dobrze widać, co Państwo tutaj o tym mówili. Ale tym bardziej trzeba gminę Puck pochwalić za to, co zrobiła. Otóż Państwo, którzy nam mówili o Zatoce Puckiej i o historii Zatoki Puckiej, a szczególnie pan profesor Bogusztynowicz, zrobił jeszcze bardzo dużo dobrej roboty w zachodniej części Bałtyku i w zachodnich częściach, południowo-zachodniej części Bałtyku polskiego. I gdzie też, ja troszkę grzebię z panem, to jest też tak, że pan profesor kopie, a ja od czasu do czasu grzebię, jakby poprosił go i nużą się w torfie. Otóż ja nie będę powtarzał Państwu o historii Bałtyków w części Zatoki Puckiej, bo Państwo to usłyszeliście, a ja w dodatku macie książkę, gdzie możecie o tym sobie poczytać, którą żeście dostali od gminy. Natomiast będę się skupiał na archeologii. I wiemy, że to, co tutaj mamy w Żucewie, ale i w sąsiednich stanowiskach, no to jest głównie związane z Morzem Litorinowym. Nic wcześniejszego w zasadzie nie mamy. A najstarszą rzecz, którą mamy, no to są te garnki z ostrym dnem, które no niektórzy nazywają RTB, ale wiemy, że to jest cały horyzont takiego mezolitu ceramicznego, to tak się teraz już zaczęło nazywać, który się ciągnie, no nie tylko jest w zachodniej Wielkopolsce przecież, w Chwaliniu, jest w Dąbkach, jest tutaj w Żucewie, ale jest na jeziorach mazurskich, prawda? Podziękować wszystkim, którzy przyjechali tutaj do Rzeszczewa, będą ze mną jeszcze teraz w Żucewie. Dziękuję za wszystko. Dziękuję wszystkim archeologom, którzy tutaj przybyli do Rzeszczewa. Dziękuję referentom, którzy przygotowali te wykłady.
Dziękuję przede wszystkim, żeby ta konferencja doszła do skutku, panu Jankowi Detlefowi, dlatego że to on przygotował ten album, żebyście państwo dzisiaj otrzymali go na początku tej konferencji. Po konferencji odbył się raut i pokazy krzemieniarskie w Parku Kulturowym Osady Łowców Fok w Żucewie.